Niezawodna opieka. Pan Jezus powrócił znowu nad brzeg morza. Znajdowało się tam wielu nieszczęśliwych, których chciał uczynić szczęśliwymi. Uzdrawiał chorych i mówił ludziom, że Bóg ich kocha. Potem wsiadł do łodzi Piotra i stamtąd przemawiał do ludzi. A gdy nadszedł wieczór, Jezus poczuł się bardzo zmęczony, bo ogromnie się napracował. Ludzie jednak nie odchodzili, bo nie domyślali się nawet, jak jest zmęczony. Nie dawali mu ani chwili wytchnienia. Wtedy Pan Jezus powiedział do Piotra: popłyńmy na drugi brzeg. Nikt tam nie mieszkał, wokół wznosiły się tylko góry, więc Jezus będzie mógł spokojnie odpocząć. Łódź sunęła po wodzie. Pan Jezus położył się z tyłu na jej dnie, położył głowę na poduszce i zasnął. Uczniowie cichutko rozmawiali, aby go nie obudzić. Z początku panowała piękna pogoda. Wieczór był spokojny i cichy. Gwiazdy połyskiwały na niebie, a wiatr łagodnie dmuchał w żagle i posuwał łódź do przodu. Fale delikatnie uderzały o łódź, jak gdyby chciały się z nią bawić. Lecz gdy wypłynęli daleko w morze, wszystko się zmieniło. Gwiazdy znikły, niebo zasunęło się chmurami. Wiatr począł dąć coraz silniej, a niewielkie fale zmieniły się w ogromne bałwany. Już nie igrały z łodzią, ale uderzały o nią z taką siłą, że wydawało się, że z nią walczą i chcą zatopić. Wiatr popychał łódź gwałtownie i rzucał nią po falach, a ona tańczyła, to wznosząc się, to opadając. Groziło jej, że zatonie. Gdy fale przelewały się ponad burtą, uczniowie bardzo się bali. Chwilami woda zalewała ich zupełnie i wydawało się, że łódź tonie. Jeżeli się przewróci, wszyscy utoną w głębinie. Pan Jezus również. A co robi Pan Jezus? Leży nadal w tyle łodzi i śpi. Czyżby nie przejmował się wcale grożącym niebezpieczeństwem? Uczniowie zbliżyli się do Pana Jezusa i obudzili go, wołając: mistrzu, ratuj nas, poginiemy, wszyscy zaraz zatoniemy, czy ciebie to nic nie obchodzi? Wówczas Pan Jezus obudził się, usłyszał huczący wiatr i szalejące fale, ale wcale się nie przestraszył. Zapytał uczniów: dlaczego się boicie? Nie dam wam przecież zginąć. Wstał, wychylił się z łodzi, rzucił surowe spojrzenie na wzburzoną wodę i powiedział: wietrze, umilknij, fale, uciszcie się. I oto wszystko naraz ucichło. Wiatr nie ośmielił się już wiać. Fale przestały obijać się o łódź. Posłuchały Pana Jezusa i ucichły. Uczyniły to, co On im rozkazał. Wtedy Pan Jezus powiedział do uczniów: czy rozumiecie teraz, że przy mnie zawsze jesteście bezpieczni? Uczniowie nie śmieli nic odpowiedzieć, wstydzili się bardzo. Ale gdy płynęli dalej po uspokojonym już morzu, szeptali między sobą: jakże to jest możliwe, aby wiatr i woda były mu posłuszne? I myśleli sobie: kiedy Pan Jezus jest z nami, możemy się niczego nie lękać.